Dzień dobry, wieczór, Tomek. Przed wami The Talos Principle. Skończyliśmy wreszcie wszystko, co się dało w świecie A. Więc czas wyruszyć do świata B. Chwila. To jest komputer przy windzie do A. On raczej nie był jeszcze aktywny wcześniej. Aha. No proszę. Powiedz mi, czy zawsze robisz to, co ci się powie? Nie. Albo w sumie, czy muszę odpowiadać na to pytanie? Pytam, ponieważ nie mogłem nie zauważyć stosu zebranych przez ciebie ozdóbek. Nie uważasz, że to trochę dziwne, gdy potężny głos z nieba każe ci szukać tych przedmiotów, a jednocześnie zabrania ci posłużenia się nimi w celu wejścia do wielkiej wieży stojącej pośrodku tego wszystkiego? Rozumiem, że chodzi o nasze Tetris klocki, tylko według Miltona służą one do wspinania się na wieże. Tego jeszcze nie wiemy. Wejdę na szczyt, gdy będę gotowy. Okej, po co od razu się gniewać? Zdziwiłbyś się, jak wielu robi, co im się każe, ale jednocześnie nie przestaje samodzielnie myśleć. Ale może ty jesteś inny. A może jesteś dokładnie taki sam? Może każdy wchodzi na wieżę, a jedynym sposobem na zwycięstwo jest pozostanie na dole ze śmiertelnikami? Próbujesz mną manipulować? Nie, tak naprawdę to zachęcam cię do poszukiwań, choćby tylko po to, aby zobaczyć, co odkryjesz. To musi być coś wartościowego, skoro zostało zakazane przez jego wysokość. A z drugiej strony może wcale nic tam nie ma? Wyłączam się, chciałem tylko podzielić się tą myślą i trochę pomóc. Cokolwiek zamierzasz, życzę powodzenia. Masz większe problemy niż głos z chmur. Nie lubisz wymawiać jego imienia, co? Koniec. No, jeżeli to nie brzmi jak jakiś faktycznie wąż, szatan czy inne takie kusiciel, no to nie wiem, jak co brzmi. Dobrze, w sumie pokażę jeszcze jedną rzecz w tym świecie jakby zewnętrznym, która może nie jest oczywista. Mianowicie możemy sobie zejść na dół i obejrzeć te wszystkie konstrukcje od tyłu jakby. I w jednym z miejsc jest coś ciekawego. To jest C, ale tutaj jest nic. Wydaje mi się, że z tyłu za A jest terminal. Jest też gdzieś QR kod. A, jednak nie na A. Pobiegamy. No gdzieś są jakieś QR kody. O, tu jest jeden. Chciałbym dotrzeć do tych wysp w oddali, ale wydaje się to być niemożliwe, mówi Ad. No nie wiem, czy tu widzę jakieś wyspy, no ale faktycznie tutaj po prostu, jeżeli odejdziemy zbyt daleko, to stara śpiewka, nie możemy. Aha. Jest i terminal. W którym są pewne ciekawe rzeczy. Kwestionowanie wątpliwości, mowa. Mowa przewodnia, Nadia Sarabaj, kwestionowanie wątpliwości. Podobno trzeba wątpić we wszystko, ale ja nie zgadzam się z tym poglądem. Wątpliwość jest użyteczna w niewielkiej dawce, ale zbyt duża jej ilość prowadzi do apatii i dezorientacji. Nie należy wątpić we wszystko. Zamiast tego kwestionujcie wszystko. Na tym polega subtelna różnica. Wątpliwość to tylko brak pewności. Jeżeli zwątpicie we wszystko, zwątpicie w ewolucję, naukę, wiarę, moralność, a nawet w samą rzeczywistość. I w ten sposób skończycie z niczym, ponieważ zwątpienie niczego nie daje. Ale na każde pytanie istnieje odpowiedź. No, niekoniecznie, ale okej. Kwestionując wszystko, odkryjecie, że mnóstwo rzeczy, w które wierzymy, jest nieprawdziwych. Z drugiej strony możecie również odkryć, że niektóre z nich są prawdziwe. Możecie przykładowo stwierdzić, że prawdziwe są wasze przekonania,
a potem będziecie je raz za razem kwestionować, dzięki czemu wyeliminujecie błędy, znajdziecie kłamstwa i maksymalnie zbliżycie się do prawdy. Kwestionowanie to proces trwający całe życie i właśnie dlatego to coś zupełnie innego od zwątpienia. Kwestionowanie łączy się z rzeczywistością, to stawianie pytań dotyczących wszystkiego, co widzimy. Kwestionowanie to nieustanne bombardowanie intelektualnego status quo, natomiast wątpliwość o wiele częściej prowadzi do akceptacji opartej na rezygnacji. W końcu, gdy prawdopodobieństwo dotarcia do prawdy jest wątpliwe, wybaczcie ten żart, dlaczego zwyczajnie nie przyjąć najbardziej wygodnego kłamstwa, bla bla bla. Kwestionowanie to postęp, tymczasem zwątpienie to stagnacja. No, to opis metody naukowej, powiedzmy. Podział e-mail od Rob McLean do listy mailingowej Ian. Projekt archiwum tym razem. Podział EL. Cześć, informuję, że ze względu na kwestie wygody i bezpieczeństwo postanowiliśmy podzielić EL na dwa oddzielne systemy. Zespół Talos będzie pracował nad na EL0, natomiast zespół archiwum zajmie się EL1. Możecie zauważyć także partycję EL2, ale nie przejmujcie się, to tylko system operacyjny. Na razie Rob. Widzieliśmy już gdzieś wzmiankę o tych systemach EL0 i EL1. Chyba w jednym z tych pomieszczeń z gwiazdką i tam był terminal, coś o kompresjach i że jakiś algorytm nie jest dostępny w systemie EL0 czy coś takiego. On e-mail od Bobrakowski do Aleksandra Drenan. Temat on. No i tu jest troszeczkę kolejna rzecz, która zaginęła w tłumaczeniu. Oryginalnie to się nazywa ten e-mail him. Tak samo temat jest him. No, zobaczymy, czy... Dobra, przeczytajmy. Ja... Miałem nadzieję, że tłumaczę tutaj troszkę lepszą robotę odwalą, ale zaraz wytłumaczę. Cześć Alex. Zgadzam się, że musimy opracować coś, co sprawi, że wszystkie moduły będą współpracować, ocenić albo coś tam i przeprowadzić ostateczny test. Myślę, że znalazłem doskonałe rozwiązanie. To tak zwany holistyczny menedżer integracji. Tak na marginesie to byłaby fajna nazwa dla kogoś w rodzaju mistrza podziemi w papierowych RPGach. Stworzyliśmy go kiedyś do wspomagania uruchamiania niektórych gier MMO. Potrzebowaliśmy czegoś, co będzie w stanie połączyć zawartość generowaną proceduralnie i tworzoną przez użytkownika w spójną całość, aby gra nie stała się zbyt chaotyczna i niespójna. To prawdziwa sztuczna inteligencja, nieco ograniczona w kontekście możliwości rozwoju, ale zdolna do rozbioru i zrozumienia tekstów, obrazów, dźwięku, a nawet sekwencji filmowych. Pobiera wszystkie dostępne informacje, interpretuje je, a następnie w oparciu o nie buduje i podtrzymuje wirtualny świat. Nie jest doskonała, ale nie mamy zbyt wiele czasu, a zaadaptowanie kodu do naszych potrzeb nie powinno sprawić kłopotów. Jeśli dobrze się zastanowić, niektóre elementy opierają się na procedurach, które sugerowałaś w dokumencie na temat... jakimś tam. No i cóż, holistyczny menedżer integracji, po angielsku to jest Holistic Integration Manager, HIM, oczywiście. I z dwóch tych e-mailów o podziale i HIM można wywnioskować, kto to jest Elohim. Elohim EL0, HIM, czyli... ten holistyczny menedżer integracji działający w systemie EL0. No niestety, mogli tutaj, nie wiem, angielską wersję tej nazwy zamieścić, wtedy byłoby już to bardziej jasne. No czyli co, Elohim jest jakąś sztuczną inteligencją, która opiekuje się tą symulacją i tworzy świat na podstawie danych z archiwum, czyli na przykład, nie wiem, jakichś tam tych grecko-rzymskich tekstów czy innych. I stąd jakby ta symulacja, znaczy jej wygląd w ogóle powstał. Ludzie z tego projektu ręcznie wszystkiego nie robili, tylko zostawili to tej sztucznej inteligencji, która
stwierdziła, że jestem Bogiem i stworzyłem cię, co w sumie pewnie, znaczy nie jest zbyt dalekie od prawdy. Znaczy, może nie stworzył mnie bezpośrednio, ale stworzył, powiedzmy, ten świat. Te QR-kody chyba widzieliśmy już. Tak, kolejny argument, już taki bardzo mocny na temat natury tego całego miejsca. Sfinksy. Kolejny komputer. Będzie trochę czytania tym razem. Oxyrynchos, o kurde, jak to się czyta. Ironią losu jest fakt, że tak istotne źródło informacji o starożytnym świecie jak papirus z Oxyrynchos istnieje tylko dzięki wysypisku śmieci. Swoją drogą, to jest prawdziwe miejsce z tego co pamiętam i faktycznie znaleziono tam jakieś papirusy, podczas gdy Biblioteka Aleksandryjska spłonęła na skutek poczynań fanatyków i zdobywców, pozbawiając nas niewyobrażalnej wiedzy na temat historii, filozofii i sztuki. Dokumenty beztrosko wyrzucane przez obywateli Oxyrynchos przetrwały do czasów współczesnych. I chociaż prawdą jest, że to co wiemy dzisiaj jest owocem świadomych wysiłków wielu pojedynczych jednostek oraz grup ludzi, przykładem może być zorganizowany ruch translatorski i starania na rzecz zachowania dawnych dzieł podczas islamskiego Złotego Wieku, o wiele bardziej jest wynikiem zbiegów okoliczności i szczęścia. Utraciliśmy teksty, które dla starożytnych miały znaczenie absolutnie kluczowe, natomiast nienaruszone przetrwały dzieła całkowicie trywialne, często będące nawet plagiatami. Bla bla bla. Jeśli chcemy, aby nasi potomkowie zapamiętali coś więcej niż tylko migoczące emo wampiry i nastoletnie gwiazdki muzyki pop, musimy zainwestować w coś tam, dopilnować, aby coś tam... Czy to brzmi znajomo? Tak, to miejsce jest faktycznie prawdziwe i jakieś tam papirusy tam znaleziono. Więc po raz kolejny gra podaje nam częściowo prawdziwe informacje, częściowo niekoniecznie do końca prawdziwe. Księga Ozyrysa, Wiki. Księga Skryby Ozyrysa, czasami określana mianem Księgi o podróży do Jaru. O, tak to się po polsku pisze. Aż będę musiał posprawdzać. Jaru? Po angielsku to było Aru. To staroegipski tekst odkryty podczas wykopalisk w Oxyrynchos. Wzbudził on pewne kontrowersje wśród egiptologów, ponieważ część z nich uważa, że jest to klasyczny tekst pogrzebowy, podobny do Księgi Umarłych, natomiast inni twierdzą, że to dzieło poetyckie, którego nie należy interpretować dosłownie. Księga opowiada historię umierającego człowieka, który pyta skrybę o życie pozagrobowe. Skryba, sługa Ozyrysa, opisuje w jaki sposób jego ka, czyli siła życiowa, oddzieli się od ba, osobowości, jak będzie on musiał połączyć je i stać się ak, żywym umysłem, i przejść serię prób w krainie Duat, świecie umarłych, by dotrzeć do raju w Jaru. To trochę jakoś dziwnie brzmi, anagram. W odróżnieniu od podobnych tekstów, Księga Skryby Ozyrysa koncentruje się mniej na udzieleniu wskazówek i bla bla bla. Ostatnie badania, Carnahan Hassan, wskazują, że tekst mógł być w zamierzeniu komentarzem filozoficznym na temat świata żywych, który przedstawiono jako alegorię krainy Duat. Też, jak to się akcentuje, pozostaje niejasne, czy taki był zamiar autora, który żył w czasach przed Aleksandrem, czy był to wynik późniejszego tłumaczenia na język grecki. Uznawany za bardziej autentyczny wcześniejszy manuskrypt zachował się w zbyt szczątkowym stanie, ale możliwe, że dalsze prace wykopaliskowe, bla bla bla. No tak, chyba już wiadomo, do jakiego świata będziemy się udawać. Jeszcze szybki rzut okiem, chociaż chyba już okiem rzucałem tutaj, czy nie ma QR-kodów. No i jest. To raczej jest deweloperski jakiś tekst. Dostrzegłem prawdę, tylko Elohim może nas uratować przed wiecznym zapomnieniem. Elimas? Tak to ma się czytać, czy co? Chociaż... No, nie wiem. Myślę, że to jest zostawione już przez twórców gry. No dobra.
A new land stands before you, my child. And know that this is a land of death, but also great beauty. As you walk amongst these tombs, consider all those who came before you, and how they served the greater purpose of which you are also part. Witamy w Egipcie. No, tutaj troszkę bardziej słonecznie sytuacja wygląda. Mapka jest standardowo przy wyjściu. A ogólny rozkład tej świątyni wygląda bardzo podobnie. Mamy zagadki, mamy urządzenia. O, wiatraczek, możemy wreszcie go zobaczyć, jak to wygląda. Mamy też jakieś inne ustrojstwo. Cóż to może być? Niedługo się dowiemy. Mamy też... O. Mamy też co? Tak samo drzwi z gwiazdkami i drzwi zablokowane jakimiś dechami. Co ciekawe, właśnie te obszary gwiazdkowe możemy robić w dowolnej kolejności, bo jak widać gwiazdki nie są przypisane do konkretnego zamka. Można użyć ich dowolnie, ale no, zrobimy to po kolei, bo trudność tych zagadek rośnie dosyć dramatycznie. Czyli łatwiejsze gwiazdkowe są w A, trudniejsze są w B. No, ładnie tu. Co tam mamy w świecie? Znaczy w świecie znów. Same żółte tym razem dla odmiany. Jedna gwiazdka. W obszarze pierwszym. Lasery, kostki. No to hop. Elohim się nie odzywa. Ale mamy mnóstwo wiadomości. Znaczy mnóstwo, no. Kilka. W końcu mam coś konkretnego od tej istoty z archiwum, ale kosztowało mnie to trochę zdrowia psychicznego. Zaczynam odnosić wrażenie, że ten Elohim ma taką samą władzę nad tym miejscem jak my, owca. Owca gawędził sobie z Miltonem. O kurde. Elohim kłamał odnośnie wieży. Wstąpiłem do środka i powróciłem bez szwanku. Mówi Omeg. Czy to jakaś moja jakieś moje poprzednie wcielenie? No, zostawiłem wiadomości. Tia. Dobrze, przestań pipczeć. Tym razem Milton siedzi cicho, ale mamy 3 teksty. Ozyrys 1. Oryginalne tłumaczenie, Willis Budge, adnotacje autorstwa kogoś tam. Czyli to jest ta księga skryby. Umierający człowiek udał się do skryby, który zamieszkiwał w Prmedjed i rzekł: ciało me słabe i wątłe, a dni moje pod świętym słońcem Amun-Ra policzone. Choć wiele lat służyłem dwóm państwom, nigdy nie studiowałem czegoś tam. Powiedz mi, boś uczony w pismach umarłych, co czeka mnie u kresu podróży, co spotka mnie w krainie zachodu? I skryba przemówił w te słowy: gdy nadejdzie czas, bla bla bla. Teraz przypisy. Jedynka, czyli Prmedjed. Jest prawdopodobne, że lokalizacja ulegała zmianie w zależności dla kogo przeznaczony był egzemplarz księgi. Umierający człowiek był awatarem jej właściciela. Kluch. Nie gwałć mikrofonu, to nie jest czas na mizianie. Do widzenia. Dwójeczka. Aha, Amun-Ra. W starszym manuskrypcie zostało to przetłumaczone jako coś innego. Wzbudza pewne kontrowersje. Trójka. Kraina Zachodu. Oznacza umarłych. Należy porównać z Kenti Amentiu. Wódz umarłych, tytułem nadanym później Ozyrysowi. I przypis piąty, którego tutaj nie ma.
Czasami mylnie uznaje się, że tłumaczenie Badża jest błędne, ale niemal na pewno błąd w tym przypadku popełnił starożytny skryba. Niestety ten fragment starego manuskryptu nie zachował się do dzisiejszych czasów. No, wygooglam sobie te rzeczy, poczytam o tym, zobaczę, czy faktycznie jakie kawałki tego tekstu są prawdziwe. Got it, tekst. O, to jestem bardzo ciekaw, jak to przetłumaczyli. Aha, no w sumie... Nie można wczytać pliku wideo. 24 miliony wyświetleń. To mój nowy utwór ze słowami. Trzeba się z tego wszystkiego śmiać. Śmiech jest najlepszym lekarstwem. LOL. Czyli jakaś piosenka na YouTubie. Ach. Ja to mam, ty to masz, on to ma, ona to ma, mama to ma, tata to ma, dziecko to ma, babcia to ma, facet to ma, grupas to ma, wysołek to ma, smutas to ma, refren. Każdy to ma, no dalej. Jack to ma, Fred to ma, Bob to ma, pies to... No, pies jest okej. Okay. Refren, hał, 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 tańczący pies. każdy to ma, z wyjątkiem psa, hał, my to mamy, każdy to ma. Trzeba się śmiać z tego wszystkiego. To jest tak, no... Gdzieś już widzieliśmy wzmianki o jakiejś zarazie. Czy chodzi właśnie o to? Nieśmiertelność HTML. Blog Staza Disgruntlo Meistera, odcinek 204. Powiedzmy, no to też ten wyraz można by jakoś tam przetłumaczyć, ale okej, okay, nie dziwię się, że nie próbowali. Nie wiem jak inni, ale ja boję się śmierci. Nie mam żadnego powodu, by wierzyć, że jest później jakieś życie po życiu. Jestem żywym organizmem, więc gdy ustaną funkcje mózgu, moja świadomość odejdzie i umrę. Ale wiecie co? Nie godzę się na to. Nie czuję się z tym dobrze, nie zaakceptowałem tego ani nic z tych rzeczy. Nie chcę umierać. Przeraża mnie to. Gdybym miał dżina w butelce, życzyłbym sobie nieśmiertelności. Kto by jej nie pragnął? Och, ale przecież tak naprawdę nie chciałbyś być nieśmiertelny, mówią ci pseudofilozofowie. Pretensjonalne bzdury. Każdy chciałby żyć wiecznie. Może nawet każdy na to zasługuje. Ale nie potrafimy, więc jest jak jest. Musimy z tym żyć. Albo raczej odwrotnie, no. Bo umieramy. To jest dokładnie mój punkt widzenia. Absolutnie się z tym zgadzam, ponieważ no, nie mam żadnego powodu, by wierzyć w jakieś życia po życiu. Aktualna wiedza naukowa stanowi, że nic takiego nie istnieje. Więc boję się śmierci i jest to przerażające i chciałbym żyć wiecznie. No i dokładnie, wręcz bawią mnie osoby, które twierdzą, że nie chciałbym żyć wiecznie, bo nie wiem, znudzę się albo coś tam. Jak to się mówi, nudzą się tylko ludzie... No, żeby nie używać mocnych słów, ograniczeni intelektualnie. Dobra, użyłem mocnych słów. No, no nie jest to oczywiście do końca prawda, bo każdy czasami się nudzi, ale... Jest tyle rzeczy do zrobienia, tyle ciekawostek do poznania, jak można... A, no, rozumiecie mój punkt widzenia chyba. No, drugim argumentem często a propos nieśmiertelności jest fakt, że no dobrze, będziesz patrzył jak umierają ci, których kochasz i tak dalej. No dobrze, to jest pewien argument. No ale jeżeli ja byłbym w stanie żyć wiecznie, no to może oni też byliby w stanie żyć wiecznie. Jeżeli byłaby taka technologia, czy no możliwość. Tym razem zagadki są podzielone dosyć jednoznacznie. Nie ma otwartego świata. Mamy też baseniki, w których... Niestety nie możemy popływać. Jest też kilka QR kodów. O! Tekst od gracza. Narzędzia do pokonania tego miejsca zostały nam dane. Musimy tylko nauczyć się z nich korzystać. Harold. Sprawiłem, że sześcian się unosił. Powaga! Rewelacja! Mówi ósemka. Wersja 42. Przez chwilę wydawało mi się, że był tu jeszcze jeden QR-kod, ale wydawało mi się.
Dobrze, skoro tu jesteśmy, to idziemy po kolei chyba. Swoją drogą. O, da się tam wskoczyć. Tylko trzeba jakoś... No, dobrze się... rozpędzić. A to jest ważne, bo tam jest terminal w takim zaułku. Ale czytania dość na razie. Czas na zagadki. Dobra, po przerwie na śniadanie i kawę możemy przystąpić do rozwiązywania. Tutaj widzę, same lasery nas czekają. Okno przez drzwi. Mniej więcej pamiętam, o co chodziło. Palemki. I tak, wygooglałem ten Oxyrhynchus i Pyrmedzied. Okazuje się, że jest to samo miejsce. Pyrmedzied to jest jakaś staroegipska nazwa tego miejsca, które faktycznie jest jednym z najważniejszych wykopalisk, jeżeli chodzi o starożytny Egipt. Zapomniałem jeszcze sprawdzić te księgi, no, skryby i tak dalej, czy to jest... Wiem, że Księga Umarłych istnieje faktycznie, a czy ta tutaj druga księga istnieje, to jeszcze zobaczymy. Ale na razie mamy zagadki. Dwa łączniki, bzyczek i co? Musimy tutaj jakoś się dobrać. Nazwa zagadki brzmi okno przez drzwi. Znaczy, tam w sumie nie musimy. Musimy to się dostać tutaj. Więc co? Naiwnym rozwiązaniem albo próbą byłoby po prostu wzięcie tych łączników. Nie, nawet tak się nie da, bo tutaj nie mogę się wysłowić. Nie trafimy. Potrzebowalibyśmy jeszcze jednego, który jest tutaj. Więc dobra. Otwórzmy to. Laser, pyk. I teraz drugi łącznik. Pyk. No i co? Oczywiście bzyczek nam tutaj będzie przeszkadzał. Można by spróbować jakoś tak. O! Okej. Da się tak. Myślałem, czy by na przykład bzyczka jednym z tych łączników nie zablokować, ale nie, wtedy nie będziemy mieli kąta widzenia, więc po prostu wejdę sobie. Nie rozumiem tego. Pomyślałem sobie, że mogę tu coś zdziałać, ale szczerze, to zadanie strasznie niewdzięczne w porównaniu z innymi, mówi Ad. No, Ad kontynuuje swoją podróż. Tak niechętnie rozwiązując te zagadki, bardziej go interesuje zwiedzanie świata. No i co? Można by spróbować w ten sposób. Ale jak widzimy, końcowa bariera potrzebuje bardzo dużo czasu, żeby się otworzyć i tutaj już nie ma szans, żeby w ten sposób tam wejść. Więc... ten dźwięk przerywanych laserów to jest bardzo irytujące, ale niestety będzie nam towarzyszyć. Więc jak to zrobić? Okno przez drzwi brzmi nazwa tego. Więc trzeba jakoś to okno użyć. Spróbujmy. Może laser postawić tu. W takim miejscu, żeby dało się go jakby i przez okno zahaczyć i na przykład stąd. O, jakoś tak. Może nawet bardziej się jeszcze da, o tutaj. Tylko co nam to daje? Daje to nam pole widzenia, które możemy wykorzystać. Że jeżeli raz już się otworzy ta bariera, to będziemy mieli stałe połączenie i bzyczek nam już nie przeszkadza. I zyskujemy tak naprawdę wolny łącznik. Widzieliśmy już raz gdzieś tą mechanikę, że barierę można zasilać z dwóch źródeł naraz.
I wtedy, no, wystarczy jedno nieprzerwane połączenie, żeby trzymać ją otwartą, a drugi łącznik możemy sobie zabrać i wykorzystać go, żeby dojść do końca. Tutaj już bzyczek nam nie przeszkadza. No. Do dzieła. To jest ciekawe, czemu ten kawałek jest gdzieś na górze, na barierce? Czemu nie leży sobie tutaj po prostu na podłodze? Jakie to może mieć znaczenie? Ano takie, że w ten sposób możemy dojść do jednego z easter eggów. Chyba jedynego tutaj, dobra, w tym obszarze. A wezmę ten łącznik i sobie przygotuję laser tutaj na wyjście, bo to nam będzie później potrzebne, jeśli dobrze kojarzę. Tak, to widać, że tam w oddali jest chyba inna zagadka na wprost, może nie. Ale gdzieś będzie nam takie coś potrzebne. Tak czy inaczej. Po co wziąłem ten łącznik? Żeby zrobić tutaj barierę z powrotem. Ponieważ można na nią wskoczyć. Zobaczymy, czy mi się to uda. Uda. Teraz ostrożnie. Spróbujemy wyjść na zewnątrz. No, to nie było dobre wyjście. No to powtórka. Wychodzenie poza w ogóle ramy zagadek, no jest, powtarza się jako metoda zdobywania gwiazdek, czy też jakichś easter eggów znajdywania. No, to nie było trudne za drugim razem w porównaniu tam do tych innych jumping puzzli. Co my tu mamy? Kolejna rzecz, Sirius sama, Helm sama. Teraz pytanie, jak wrócić? Czy w ogóle się da? Wydaje mi się, że tutaj może być jakiś QR kod gdzieś na zewnątrz. Można by to sprawdzić. Ha. Jak wyglądają... A! Tu chyba gdzieś też jest miejsce, gdzie dałoby się przez okno przejść, jeśli dobrze pamiętam. Czy któreś okienko jest na tyle duże, żeby nas przepuścić? Być może. Coś mi świta, że gdzieś coś takiego istniało. Może nie w tym miejscu, bo tutaj chyba żadne z tych okien, jeśli można to nazwać oknami, nie jest wystarczająco duże. Może w jakimś innym miejscu? A my sobie pochodzimy, pobiegamy. Tylko trzeba uważać. O, tutaj już nas może zresetować. Nie pamiętam. No, jeszcze nie. O! O! Niedopracowana tekstura. Delikatnie. Tu już zbliżamy się do krańców świata. Zobaczymy, czy nas cofnie. O kurde. Też fajna ściana. Nice. Co to za dziura jakaś? Nie ma to jak... zwiedzanie miejsc, których nie powinno, w których nie powinno się być. O, kolejne śmieszne tekstury. O. No, szukam jakiegoś okienka. No, można zajrzeć tutaj gdzieś do innych zagadek. Popsesa? Tutaj mogliby coś też umieścić, no ale nie. A tutaj nie wiem, czy nas nie cofnie.
O, to już normalna ściana, nie tylko cieniutka tekstura. Kiedyś jak grałem jeszcze w WoWa, tego no na samym początku istnienia, gdzie jeszcze nie było latających mountów i takich tam rzeczy, to sporo czasu spędziłem na wychodzenie gdzieś tam poza granice map i inne takie aktywności, co było dosyć interesujące. Dobra. Kiedy to było, kurde, ile już ma? Nie wiem, kilkanaście lat temu chyba. I co, nie ma żadnych QR kodów? Jestem trochę zawiedziony. A, myślałem, że tu coś jest, ale nie. No. Bebop Terminal. A, to ten terminal taki, no, może nie tyle ukryty, co lekko niedostępny. Idziemy dalej. O, tu jakaś dziura. Granice świata się rozmywają. Dobra, chyba nic tu nie będzie. Ale jak już idę, to obejdę do końca. Ciekawe, czy tu gdzieś by się nie dało przeskoczyć. Ale nie widzę, żeby te okienka były różnej wielkości. A nic to by nam nie dało. Wciąż jesteśmy na zewnątrz. Pyk. Nie ma QR kodów. Nie widać. Tak czy inaczej, żeby wrócić do środka, no to chyba będziemy musieli się zresetować. Bo, no ciężko. Nie, chyba, że znajdę to jedno jakieś magiczne okno. Okno drzwi, gdzie da się przejść. Ale nie widzę go. Dobra, myślę, że zatoczyliśmy koło. Tak, tutaj był gdzieś hełm, więc... to też jest ciekawe. Pływamy w piasku. Też tekstura taka nie do końca się pokrywa z kolizją. Jest też przycisk do resetowania. Jak on się... X. Jeżeli przytrzymamy, to możemy się sami zresetować. Czasami jest to potrzebne, jeżeli się zatniemy gdzieś w zagadce w taki sposób, że no, nie damy rady wyjść. Terminal się uaktywnił. Milton, dzień dobry. Witaj ponownie. Przeanalizowałem twoje działania w archiwach biblioteki, aby dalej ci pomagać. Muszę mieć dodatkowe informacje. Czy możesz powiedzieć, jaka jest według ciebie najważniejsza różnica między kamieniem a drzewem? Najważniejsza różnica. No dobrze, to jest proste. Drzewo jest żywe. Dobrze. Jaka jest więc najważniejsza różnica między drzewem i żabą? Żaba jest smaczna. No, wchodzimy teraz w kwestię inteligencji i świadomości i osobowości. Och. I zapisała. Przy okazji sprawdziłem... Nie wiem za bardzo, czy ta księga, skryby... Jak to było? Czy mogę teraz wcisnąć tab? Nie, nie mogę. Dobra, to później. Nie wiem, czy ta księga tutaj Ozyrysa jest faktycznie prawdziwa. Ale coś tam było, była wzmianka o jakimś gościu nazwiskiem Budge, który tłumaczył. I on faktycznie istniał i tłumaczył tylko tą faktyczną księgę umarłych. Jeśli dobrze przeczytałem. No nic. Jaka jest różnica między drzewem i żabą? Najważniejsza różnica. Przyznam, że żadna z tych odpowiedzi mi za bardzo nie pasuje, bo... No i cóż, trzeba się z tym pogodzić, bo to będzie częste. Niestety albo niestety w tej grze. Nie wiem, czy żaba jest świadoma. No... Rozumiem, że chodzi tu o samoświadomość, czyli no... A co to jest świadomość, samoświadomość, no to inna kwestia.
To jest, no, świadomość można tylko obiekt, który jest świadomy, może stwierdzić, że jest świadomy. Z zewnątrz się tego nie da zrobić. Więc nie wiem, czy żaba jest świadoma. No okej, okay, może być zielona, chociaż niekoniecznie, czy smaczna, też niekoniecznie są trujące żaby. Oho, kluchy ojczy. Dobra, powiedzmy, że żaba jest świadoma. Co, no być może jest. Jest to, no, chyba najlepsza odpowiedź tutaj. Wreszcie posuwamy się naprzód. Spróbujmy czegoś trudniejszego. Jaka jest różnica pomiędzy tobą a żabą? Co sprawia, że jesteś człowiekiem? Kluch szaleje. Mam uczucia. W sumie nie wiem, czy mam ja jako postać w grze ten konstrukt jakiejś sztucznej inteligencji w symulacji. Czy ja mam uczucia? Nie wiem. Jestem świadomy siebie, owszem. Ale czy żaba? Czy to mnie odróżnia od żaby? Skoro przed chwilą powiedziałem, że żaby są świadome, to nie miałoby sensu ta odpowiedź. Mam racjonalny umysł. O, to już jest coś konkretnego. Racjonalny umysł. Nic ważnego, żaby też są ludźmi. Korci mi, żeby to wybrać, bo to odblokowuje też pewną wiadomość, którą można potem zostawiać. Kluch się kulką bawi. Chyba chce, żeby mu rzucać. Dobrze. Nic ważnego, żaby też są ludźmi. A! Sprawdzanie profilu użytkownika. Jestem trochę zdezorientowany, ponieważ podczas procedury certyfikacyjnej stwierdziłeś, że osobowość jest powiązana z istotami ludzkimi, co z definicji wydawało się wykluczać żaby i podobne im stworzenia z koncepcji. Kluchu. Boże, ten kot jest strzelony. A może zawrzemy układ? Ja zgodzę się, że zwierzęta są tak samo cenne lub pozbawione znaczenia jak istoty ludzkie. Z kolei ty przyznasz, że istnieją czynności, do których zdolni są ludzie, a których żaby nie są w stanie wykonać. Ponieważ jeżeli żaby są ludźmi, wtedy program certyfikacji okazałby się całkowicie niedostosowany do swojego celu. No okej, okay, ma to sens. Bardzo rozsądnie. Odpowiednia terminologia jest niezwykle istotna. Wiedz, że najważniejszą różnicą pomiędzy tobą a żabą jest fakt posiadania przez ciebie racjonalnego umysłu. A, czyli jednak to. Według Miltona przynajmniej. Jesteś istotą świadomą siebie. Właśnie to czyni cię osobą. No chwilę, ja tutaj mam dwa punkty. Racjonalny umysł oraz samoświadomość, czyli no, musiałbym dwie odpowiedzi naraz wybrać. Podsumujmy. Myślę, że możemy wstępnie stwierdzić dwie rzeczy. Osoba musi racjonalnie myśleć lub być świadoma swojego istnienia. Osoba musi mieć wewnętrzną tożsamość. Czy ta wewnętrzna tożsamość to nie jest to samo, co świadomość swojego istnienia? Aby pomóc ci rozwiązać twój problem, zapytam cię, czy masz te cechy. Czy jesteś świadomy swojego istnienia? Czy potrafisz spojrzeć w racjonalny sposób na swoją tożsamość? No, myślę, że tak. Podzielam to zdanie. Chociaż twoje dotychczasowe odpowiedzi były nieco ekscentryczne, muszę przyznać ci rację. Kwestia, czy ktoś jest świadomy, czy nie, jest nieco bardziej skomplikowana. Czym zatem jest według ciebie świadomość? O! Przyszło wreszcie do tego. Świadomość jest tym, co odróżnia nas od zwierząt. No niekoniecznie, bo przed chwilą mówiłem, że żaby też są świadome. No i no, niektóre zwierzęta, podejrzewam, faktycznie są świadome. Świadomość określa, jak być sobą. No to chyba trochę takie kulawe tłumaczenie. To powinno być, że świadomość to jest uczucie tego, że jest się sobą, powiedzmy, no. Świadomość to uczucia i zmysły. No nie. Znaczy uczucia? Nie wiem, czy świadomość to uczucia w sumie. Zmysły to nie mają nic do rzeczy tutaj chyba. Świadomość wykracza daleko poza moje pojmowanie. Myślę, że to jest najrozsądniejsza odpowiedź. Trudno uznać to za odpowiedź na pytanie. Czym jest świadomość w zwykłym pojęciu? Czy mogę jej dotknąć? Z czego jest zrobiona? O Boże. Świadomość jest zbudowana z neuronów? No niekoniecznie. Jeżeli ja jestem świadomy, a jestem jakąś symulacją komputerową, no to nie. Boże, kluch szaleje za bardzo. No nic. Świadomość jest zbudowana z neuronów? No nie. Przynajmniej nie sądzę.
Świadomość jest czymś, co wykracza poza zasady fizyki. Absolutnie się nie zgadzam, jeżeli coś by... Nie, no... To jest niemożliwe. To by oznaczało, że jest magia, albo... że zasady fizyki nie określają wszystkiego, co istnieje. Nie. Gdybym zaprzeczył prawom fizyki, no to nie mamy w ogóle o czym dyskutować. Świadomość to inne określenie duszy. To jest odpowiedź, która niczego nie wyjaśnia. Co to jest dusza? Świadomość to złożony system funkcjonalny. To ma największy sens. Chociaż też do końca nie wiadomo, co rozumiemy przez ten złożony system funkcjonalny, ale nie wyklucza to robotów, czy komputerów, czy symulacji. Interesujące myślenie. Czuję, że robimy naprawdę duże postępy. Już wkrótce przejdziesz przez program certyfikacji. W międzyczasie przeanalizuję twoją propozycję. Jak tylko uda mi się sformułować jakieś wnioski, prześlę ci wiadomość. No dobra. Milton kombinuje. Będziemy jeszcze z nim wiele długich... O nie, zresetowało się to. No nic. Wiele długich dyskusji przeprowadzać. Ale póki co... O, więcej zagadek. Widziałem to już? Nie. Istnieją ukryte zagrożenia w tym nowym świecie. Niewytłumaczalny sposób. Uniknęłam śmierci wiele razy. Proponuję czujność. Kto wie, co się dzieje z tymi, którzy nieuważnie stawiają kroki, mówi Samsara. Swoją drogą, większość imion tych postaci ma sens. Nie są to przypadkowe imiona. Lewo, prawo, do przodu. Spróbujmy w lewo. Więcej laserów. Piąte koło u wozu. No to nawet ładnie przetłumaczyli. Po angielsku to było trzecie koło, czyli no rozumiem, że u rowerka jakiegoś czy coś takiego. Mamy czerwony laser i niebieski odbiornik. Dobra, czerwony też mamy. A niebieskie źródło jest za tym czerwonym odbiornikiem. Znaczy no, barierą. No to co? Zaczynamy standardowo. Tylko co teraz? No, trzeba połączyć te dwie rzeczy. Ale żeby to zrobić, musimy troszkę przegrupować lasery, żeby się nie przecinały. Ja. Jeszcze trochę w tą stronę. O! Kurde, też źle. Zaraz. Jak to zrobić? Dobra, ten tu, a ten jakoś... No musi się dać, bez przesady, no. Tylko co dalej? Brakuje nam jakiegoś urządzenia, żeby otworzyć ostateczną bramę. Czy nie ma tutaj nic? No nie ma. Zagwozdka. No to trzecie koło miało jakby większy sens a propos tej zagadki, bo... A, nieważne. Tu jest łącznik? No bo mamy trzy łączniki. No to jest trywialne, bo gdybyśmy zapomnieli, to łączniki można stawiać na przyciskach. Nie tylko kostki. O, wiatraczek prawie gotowy do odblokowania. Dobra. Tutaj z kolei nad płotem kosteczki. Tutaj uczą nas, że kostki można stawiać na bomby. Co nie jest oczywiste.
I nawet bomby z rzeczami, które na nich stoją, wciąż wysadzają działka. I co, mamy dwie kostki? Mamy zakłócacz. Czy to nam wystarczy? Nie. Z jednej kostki nie da się tam przeskoczyć. Więc potrzebny nam będzie ten zakłócacz. A jak to... jak go zdobyć? Ano... przez płot, jak to brzmi nazwa tej zagadki. Teraz trzeba uważać, bo jeżeli skoczymy po prostu tam, no to nie wrócimy potem, bo nie będziemy mieli kostki ze sobą, więc trzeba wziąć jedną, żeby mieć jak wyjść. O, pyk, pyk, zrobione. No, to jest dosyć istotna zagadka, bo uczy nas nowej mechaniki, że bomby mogą przenosić rzeczy. Oho. Wiatraczek gotowy do odblokowania. I co, jeszcze dwie zagadki zostały? Kolejna z kostkami. Ścieżka śmierci. A propos bomb przenoszących kostki. Mamy tutaj milion działek, konkretnie cztery. Poproszę kostkę. Ale no... Zobaczmy, co tutaj w ogóle możemy zrobić. No, nie zablokujemy wszystkich działek. Z zakłócaczem nie wejdziemy po drabinie, z kostką też nie wejdziemy. To zobaczmy, co jest po drugiej stronie. Potrzebujemy, no, kostki, albo zakłócacza, albo no, czegoś, żeby postawić na przycisku. Zaraz się tym zajmiemy. Epitafium. Program dziecko, pseudonim Samsara. Zakończony tutaj. Logika. Upłynął limit czasu programu. Ostateczny zrzut pamięci. Ale ja tylko utknęłam. Co miałam? Widzę chmury. Programy podobne. Samsara, wersja inna. Tutaj w sumie warto by no, wyjaśnić, co znaczy słowo Samsara. To jest bodajże buddyjski koncept reinkarnacji. Nieskończonego cyklu odradzania się o, w ten sposób. Więc zdecydowanie to imię ma bardzo duży sens. Samsara nam się odradza. No ale dobra, jak tutaj przenieść kostkę albo zakłócacz? Ano, trzeba wykorzystać wiedzę nabytą w poprzedniej zagadce i stój! Postawić kostkę na bombę. No. Także ona sobie tam pojedzie, a ja z niej... Nie, muszę ją zablokować po drugiej stronie. O. Pyk. Żeby mnie nie wysadziła. O, teraz możemy spokojnie sobie zdjąć kosteczkę. I buena. Tak, to jest jedna z takich nieoczywistych zagadek, jeżeli nie znamy tej mechaniki i nie wiem, nie zrobilibyśmy jeszcze tamtej zagadki. Pierwszy element jakiegoś nowego urządzenia. Dobra, jeździ sobie. Zakłócacze też działają przez te purpurowe bariery, ale za bardzo nie mamy tutaj czego zakłócać. Cease! In the time of your ancestors, there were those who did not choose the path of faith. You do not need to fear their ghosts. Fear only that you may become like them. To było nawiązanie kolejne do Sirius Sama i pewnych przeciwników, które można w tej grze spotkać. Ostatnia zagadka. Więc może pójdziemy do tego terminala. Jest tutaj ładnie
obcięta ścieżynka, znaczy murek, przez który można przeskoczyć spokojnie. Więcej tekstów. Dużo czytania w tym odcinku. Mutacja. Nie, tak? Tak to się nazywało? Tak, mutacja. Szczególnie fascynująca w ewolucji jest rola mutacji. Co do zasady, mutacja jest błędem w centralnej bazie danych organizmu. Zmienna zostaje zastąpiona inną, a fragment informacji zostaje powielony lub połączony z innym. Przeważnie efekt można porównać do błędu w systemie komputerowym, który może powodować zarówno drobne problemy, jak i wyłączenie całego systemu, czyli śmierć. Jednak czasami nowa informacja jest elementem funkcjonalnym, zapewniającym organizmowi przewagę w zmaganiach z wyzwaniami. W tym przypadku istnieje dużo wyższe prawdopodobieństwo, że cecha zostanie przekazana następnemu pokoleniu. O, mamy tutaj jakieś heksy. Jeśli wziąć pod uwagę, jak mało prawdopodobne jest wystąpienie korzystnej mutacji i jak długo trzeba czekać na rozprzestrzenienie się mutacji, ten proces zapewnia niezwykłą możliwość zrozumienia, jak obszerna jest genetyczna historia każdego żywego organizmu. Bla, bla, bla. Jednocześnie warto zastanowić się, jak dużą rolę odegrały losowe błędy w samej ewolucji życia. Ten sam proces, który zabił, często w straszliwy sposób, tylu z nas, jest jednocześnie odpowiedzialny za nasze istnienie. No, mutacje, tak, przeważnie są szkodliwe, ale czasami dają nowe możliwości. Ewolucja. Też jakieś heksy. Jedno z częściej spotykanych nieporozumień dotyczących ewolucji, czasami przypadkowo propagowanych przez ludzi, którzy w zasadzie powinni to wiedzieć, jest przekonanie, że ewolucja jest procesem aktywnym. Czasami termin ewoluować jest stosowany w odniesieniu do pojedynczych osobników, jak gdyby jakaś niewidzialna siła doprowadziła do nagłej zmiany. Ale prawda jest taka, że pojedyncze osobniki nie ewoluują. Termin ewolucja opisuje proces długoterminowy, który można obserwować w całej populacji na przestrzeni długiego czasu. Przykładowo w odpowiedzi na zagrożenie zewnętrzne lub wyzwanie. Jeżeli osobnik przypadkowo posiada cechę, która pozwala mu radzić sobie z wyzwaniami skuteczniej od innych, jest bardziej prawdopodobne, że przekaże ją swoim potomkom. Skoro zapewnia ona przewagę, z czasem posiadające ją osobniki staną się dominującym modelem tego gatunku. Poszczególne osobniki nie przechodzą znaczących genetycznych zmian w trakcie życia, ale każdy z nich jest częścią ewolucji gatunku. To też pewnie ma nas naprowadzić na to, że cały ten eksperyment, w którym uczestniczymy, być może działa w taki sposób, że te sztuczne inteligencje ewoluują i być może celem tego wszystkiego jest jakaś wersja, która będzie odpowiednia. Pojemność e-mail od Trevor Donovan do Aleksandry. Pojemność EL. Bez obaw, EL jest nie tylko obłędnie szybki, ale ma również niewyobrażalną pojemność. Nawet gdyby stworzyć pełną kopię archiwum, mógłby spokojnie spełnić wszystkie twoje wymagania odnośnie projektu, w założeniu, że wydajność będzie na założonym poziomie. W najgorszym razie będzie mógł funkcjonować przez kilka wieków. To powinno wystarczyć, prawda? Prawda? Kilka wieków? Któż to wie, ile tak naprawdę ten system już działa? Ło! Coś mi tu znienacka zaltabowało. Trzeba zwilżyć gardło. I ostatnia zagadka przed nami. No, długi odcinek się szykuje. Coś o jakiejś gwieździe. Dobrze powiedziane. Dobrze powiedziane. Jest gwiazda, która wymaga czerwonego lasera, ale tutaj wewnątrz mamy tylko niebieskie lasery. Cóż z tym zrobić?
No i pytanie, jak w ogóle tutaj połączyć te rzeczy? No dałoby się, powiedzmy, tędy. Jakoś to zrobić. Czy wystarczy czasu? Czy bzyczek nam przeszkodzi? Myślę, że wystarczy na chwileczkę. Aha. Można by kombinować, żeby... No właśnie. Żeby tutaj to połączyć tak i, nie wiem, zablokować bzyczka. Ale wydaje mi się, że nie ma tutaj możliwości, żeby widzieć ten odbiornik. No, byłby zasłonięty. Więc no, nie da się tego zrobić tak, żeby bzyczka zablokować. No, powiedzmy coś takiego, nie? No, może bardziej, o, jakoś tak. Okej, laser teraz jest nieprzerywany, ale dzieciada nam zasłania. Prawie dobrze, prawie dobry pomysł. Więc no, wydaje mi się, że... twórcy tej zagadki chcą, żeby to zrobić w ten sposób. No bo za bardzo nie widzę innej możliwości. Jeżeli to jest faktyczna metoda, którą chcą, żebyśmy użyli, to uczy nas to faktu, że jednak czasami możemy tak, no, na chwilę otwierać bariery i to wystarczy. A propos gwiazdy, no, to jest ta zagadka, gdzie potrzebujemy czerwonego lasera z innej zagadki. Tej naprzeciwko. Ale chyba to było zresetowane. Tia. Ale spoko. Możemy bezpośrednio połączyć te dwie rzeczy i zgarnąć gwiazdkę. Biegnij! Bezimienny robocie, czy też bezimienna symulacja sztucznej inteligencji. Pyk! 9 gwiazdek! Prawdę mówiąc, jak to słusznie zauważono w komentarzach, powinienem mieć już 10 gwiazdek. Komputer milczy na razie. Ponieważ pominąłem jedną w świecie A. Zrobiłem wszystko, ale gwiazdki zapomniałem. Dobra, więc może odblokujmy to cudo. Patrzę, jakby tu... O, chyba ze złej strony zacząłem. O, nie, tak będzie źle. Ups, nie tak. Ty idź tu. Czy to nam coś da? Ta. Wiatraczek odblokowany. Więc buena. Tutaj w pierwszym obszarze wszystko zrobione. Więc może udam się do świata A i zgarnę tą gwiazdkę. I see all. I know all. My power knows no bounds. And yet your will is free because you were made to be free. It is the very principle of your existence, without which the trials of this world would hold no meaning. To seek salvation must be your choice. Musi być moim wyborem? Co to niby za powiedzenie? Musi być wyborem. To musi czy nie musi? Może Gonzo teraz mnie terroryzuje. Nie możesz się tu położyć. Jeszcze chwila. Czekaj. Pomiziam cię później. Tak, tutaj jest ta gwiazdka. Boże, uwalił mi się na podkładce. Niedopieszczony kot. Ała!
Gonzo. Dobra. Chyba tu było trzeba tak zrobić. Źródło. Gdzie jest? Tam. I teraz w pierwszej zagadce. Jak mogłem to przegapić? Było piękne. No ale tak czy inaczej, w całym pierwszym świecie, znaczy w świecie A, jest za mało gwiazdek, żeby otworzyć pierwsze drzwi. Pyk. Pyk. Niezły fail. Oho. Jest wszystko. No, Gonzo, rusz się. Dziękuję. Niedopieszczone koty. Mamy 10 gwiazdek, więc możemy otworzyć pierwsze z gwiazdkowych drzwi. Czemu nie? Nie z tej strony. Nie wiem, czy robić to teraz, bo i tak jest to długi odcinek. Spróbujemy. To może nie być trywialne, chociaż... Zobaczymy, czy mi się uda. Z tego, co pamiętam, to wzorek był symetryczny. No, to raczej nie tak. Raczej nie w ten sposób. O, chyba dobrze widzę. Pięknie. Okej. No. Ale myślę, że zostawimy sobie to na jakiś bonusowy odcinek. Te gwiazdkowe zagadki są dosyć trudne. Myślę, że te jeszcze będę jakoś tam pamiętał, ale nie ma co przedłużać na razie. Może zajrzymy też do wieży przy okazji. Co się tam dzieje? Mamy już kilka czerwonych kawałków, które, no, spoiler, służą do faktycznie zwiedzania wieży. Ale na razie dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia.